Siemanko, z tej strony Adam i witam was na kanale Zakręceni w Lewo. Dzisiaj czas na kolejny odcinek serii Transferowe Fakty, w którym porozmawiamy sobie razem oczywiście z naszym żużlowym degustatorem, czyli Rafałem, członkiem grupy Bez Speedway TV. Siema Rafi. Siema, siema, witam wszystkich bardzo gorąco. No to my również cię witamy bardzo gorąco. Nie przedłużamy, zapala się zielone światło i startujemy. Ale właśnie, przepraszam, wróć, przypomniała mi się bardzo ważna kwestia. W tym miejscu. Czyli był nierówny start. Był nierówny start, no po prostu wiesz, takie wstrzelenie się, prawda? Był tak. mikroruch był. Bez ostrzeżenia, spróbujemy jeszcze raz. Tak, nie, chodzi po prostu o to, że chciałbym w tym miejscu bardzo, ale to bardzo podziękować Karolowi Śmieszkowi, tak? Śmieszkowi, jakoś to się odmienia. Karolowi w każdym bądź razie, który dołączył do naszej akcji zbierania fantów i wysłał nam paczkę, moi kochani. Byliśmy w szoku, bo jest to koszulka Falubazu z mistrzowskiego sezonu z podpisami chyba całej drużyny, tak więc no będzie łakomy kąsek na licytacji. Do tego również były tam karty jakichś zawodników i był szalik PSG tu Poznań bodajże, o ile się nie mylę, i jeszcze mało tego, jeszcze 100 zł. Także powiem ci tak, Karol, nie musiałeś, ale pokazałeś wielkie serducho i wielki szacunek za to, bo jako pierwszy się do nas odezwałeś już po tym pierwszym live'ie, gdzie o tym wspomnieliśmy, że przydałaby się wasza pomoc. I jesteśmy ci, nie tyle my, co pewnie i Marcin Ochota, bardzo wdzięczni za to. My również, tak więc nie zapomnimy tego i od razu chcę ci powiedzieć, że na pewno wystąpisz na tym live'ie charytatywnym, zadzwonimy do ciebie, także takich ludzi z takim sercem naprawdę warto wspomnieć i to nieraz. Prawda, Rafał? Oczywiście, niech ci Bozia w Mistrzostwach Polski swojej kochanej drużyny wynagrodzi. Dokładnie, i w życiu, wiecie, dobro wraca, tak to się mówi. Tak jest. A teraz już podjeżdżają pod taśmę kolejni czterej zawodnicy, a zaczniemy sobie od Gniezda. Uwaga, uwaga, pierwszy kontrakt Gniezda to ich wychowanek tak naprawdę. Stara, dobra Jabłonka, czyli Mirosław Jabłoński. Można powiedzieć po rocznym rozbracie z żużlem tak naprawdę, to bo miał kontrakt w Łodzi, jak wszyscy wiemy. W połowie sezonu za porozumieniem stron został on rozwiązany. Ale popularne jabłko nie wystąpił w żadnych zawodach w zeszłym roku i tak do końca, w sumie ja nie wiem, Rafał, dlaczego się tak stało, że w żadnych zawodach nie wystąpił, już nie mówię ligowych, ale wiesz, jakiś tam, no tych parę turniej było, prawda? Pewnie mógł sobie w jakichś tam, nie wiem, eliminacjach do czegoś tam wystąpić. Dokładnie. Chociaż też wiemy, że no ten sezon był trochę wyjątkowy i w większości były rozgrywane finały, a do finałów byli żużlowcy nominowani, więc nie było jakichś wielkich eliminacji, ale mimo wszystko to jest zastanawiające, no bo Mirek Jabłoński to nie jest zawodnik, który debiutuje, to jest zawodnik, który jakby swoją renomą i umiejętnościami na pewno mógłby wystąpić w jakimś indywidualnym turnieju, nawet w drodze eliminacji, znaczy nominacji mam na myśli. Tak, dokładnie. A tu faktycznie poza treningami tak naprawdę nigdzie ten chłopak się nie pojawił i to było dla mnie też bardzo dziwne, bo no nie oszukujmy się, ma do tego predyspozycję, no, i oczywiście. To, że nie pojawił się w ani jednym meczu Orła Łódź, było dla mnie strasznie dziwną sytuacją, tym bardziej, że ten kontrakt w ogóle jeszcze gdzieś w połowie sezonu został rozwiązany, także tam musiało być coś mocno nie tak. No ale co, to już ciężko w ogóle zgadywać, bo z tego co kojarzę, Mirek ani razu się nie wypowiedział na ten temat, więc nie wiemy. Nie, dokładnie, no tylko delikatne przecieki wychodziły, że podobno na treningach nawet dobrze to wyglądało. No ale cóż, miejsca w składzie sobie nie wywalczył w Orle Łódź. Może i lepiej, że to pozostało gdzieś tam pomiędzy nim a klubem. No ale nie ukrywajmy, Rafał, sezon stracony. I fakt, że nie wystąpił w żadnych zawodach, musi w tej chwili przed nowym sezonem odnowić licencję, no co dla Jabłonia nie będzie problemem. Tak więc tutaj pół żartem, pół serio można tylko powiedzieć, no, że będzie musiał znowu zdać licencję, tak? Ale wracając do Gniezna, z którego tak naprawdę odchodził dwa lata temu właśnie do, znaczy rok temu do Orła Łódź, i przypomnijmy tylko, Rafał, przypomnijmy widzom, którą on miał średnią, bo ja pamiętam ten sezon z Gniezna, on tam naprawdę, kurde, fruwał na tych torach.
To była 22 średnia i to było 1,800, równie tańkie 1,800 i 7,14 punkta na mecz, więc no solidnie, bardzo solidnie, bardzo dobrze się zaprezentował jako polski senior. No i faktycznie, no i mając takiego zawodnika w składzie, Orzeł Łódź nie wystawił go do żadnego meczu. Dziwne. No, dziwne, ale właśnie, że nie był, wiesz, nawet spróbowany, tak więc na pewno z otwartymi ramionami kibice i nie tylko i działacze, podejrzewam, w Gnieźnie go przywitają. Zresztą on sam, no pewnie, no gdzie będzie się czuł lepiej niż w domu, tak? Jest wychowankiem tego klubu, także popularne jabłko będzie mógł się spokojnie odbudować. Ale właśnie, bo ja zawsze mam takie pytanie, tak się zastanawiam w sumie a propos jabłka. Co on chce w życiu robić? I... bo bardzo, no tak, bo nie chcę mówić tutaj, wiesz, z filmu, ale bardzo dobrze na moje radzi sobie w roli komentatora, razem z Tomkiem Dryłą tworzą naprawdę fajny duet. Do tego teraz przykłada do rozwoju swojego syna, który również zaczął się ścigać. I czy twoim zdaniem on jeszcze poważnie podchodzi do obowiązków jako zawodnik? Powiem ci, wydaje się, że tak, no kurczę, no nie robi się takich rzeczy, że wiesz, kontraktujesz... No ale wszystko na to wskazuje. No ale no to na pewno nie będzie na zasadzie taki jak w Łodzi, no to jest wychowanek startu Gniezno, więc on na pewno będzie chciał tam wystąpić, może nie we wszystkich meczach, ale na pewno w większości, chociaż w połowie. No nie sądzę, że to będzie kolejny sezon, w którym będzie sobie widniał gdzieś w składzie, tylko po to, żeby tam był w razie czego. No ale fakt, no może bardziej skupiać się na rozwoju swojego syna, natomiast nie przekładałbym tego jakby na totalne zawieszenie kewlaru na kołku, no bo, no bo nie, no to nie wiesz, to nie jest zawodnik, który ma 57 lat i może no sobie właśnie, o tym pomyśleć. A chciałem się ciebie zapytać, Rafał, ile ma jabłko, możesz to szybko sprawdzić, lat? Jasne, urodził się 14 lutego 85 roku, więc jak szybko liczę, to w przyszłym roku będzie miał 36 lat. Walentynki, no proszę, kurczę. No, bo nawet tego nie skojarzyłem, faktycznie. No więc 36 tak. Lat, zobacz, ile zawodników mamy w tym wieku, którzy jeżdżą dobrze, jeżdżą bardzo dobrze. No ostatnio mi nawet przypomniałeś Doyla, tak? Jak w późnym okresie zaczął wspinać się na sam szczyt tak naprawdę. No, czy jabłko będzie kiedyś na samym szczycie, to ciężko powiedzieć, ale w każdym bądź razie... w każdym razie, nie mówi się w każdym bądź razie, znowu mnie nie poprawiłeś. W każdym razie... nawet jeżeli coś by nie wyszło teraz w tym żużlu, to on ma tyle nie chcę powiedzieć poza sportowych, ale poza swoją karierą zajęć, że on to jest taka dobra dusza, on się wszędzie odnajduje. Tak, to jest bardzo sympatyczny chłopak, wiesz, bardzo dużo osób go zna choćby przez to, że komentuje mecze. I faktycznie, no tak, no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś Mirka, nie wiem, nie lubił choćby przez to, że jest sympatyczny, tak? Wiadomo, no można mieć jakieś... Tak, jest taki śmieszek, taki wiesz, dusza towarzystwa, ale fakt, no pewnie znajdą się osoby, które będą może tego jakby... Niektórzy mówią, że trochę jest tego za dużo. Właśnie do tego zmierzałem. Natomiast tak, ale... nie, no to jest gość, którego nie da się nie lubić, także spokojnie. Ja tylko bym chciał poznać jego myśli, jak już stoi pod taśmą i zostają sekundy do startu, czy wtedy też mu jest tak wesoło, czy zmienia się w bestię, a niejednokrotnie na to, że pokazuje, że jest walczakiem, tak więc śmiech śmiechem, ale widać, że no bynajmniej mówię, no 2 lata temu pamiętam, że w tym Gnieźnie naprawdę fajne show na torze robił, cieszył się z kibicami, odżył zdecydowanie tam. Tak, zdecydowanie. Jeszcze sobie szybko sprawdzę, jaką średnią wykręcił w 2018 roku. 26.1704, czyli dokładnie to samo, co w poprzednim sezonie. Tak, solidny ligowiec, tak więc pierwszoligowiec. Ja z tego miejsca oczywiście Jabolowi życzę jak największych sukcesów, żeby jednak jeszcze spróbował troszeczkę poważnie podejść do swojej kariery. Syn przecież jeszcze jest młodziutki i na pewno sobie poradzi. Albo po prostu, jak to mówią, czasami łapanie trzech srok za jeden ogon, no to jest ciężko, tak? Ale dobrze to powiedziałem? Tak się mówi, nie? Tak, tak się. No, także, no albo coś przekręciłem, w każdym razie, znowu ty, co ja mam syska, w każdym bądź razie, nie. W każdym razie, jeżeli Jabło będzie w stanie, kurczę, znowuż
że tak powiem, podnosić te trybuny i znowu głośno skandować jego nazwisko, to ja jestem za. Oczywiście. Oczywiście, niech jeździ, niech się spełnia w tym, bo no wiesz, to jest żużlowiec i żużlowców chcemy rozliczać z tego, jak jeżdżą, a nie co robią dookoła żużlu, tak? Więc fajnie, że komentuje, fajnie, że wspiera syna, ale to jest żużlowiec i przede wszystkim póki ma ważną, może no, nie w tym momencie, bo musiał odnowić, ale póki jest aktywnym, czynnym zawodnikiem, rozliczajmy go z jazdy na torze i niech tak zostanie. Także Jabłko, trzymamy kciuki, wracaj na tor po tej rocznej przerwie. I udowodni działaczom z Łodzi, że mylili się, nie dając ci nawet jednej szansy. A teraz przechodzimy... Jeszcze szybciutko tylko powiem, bo w 2017 roku, jak jeszcze start był w drugiej lidze, no to Mirek wykręcił 2,385. No liczby mówią same za siebie. To tak, w drugiej lidze to... I to była trzecia średnia. Dokładnie. No dobra, to jedziemy do Gdańska. A mianowicie, pewnie mało... Mało co wam mówi imię Drew, nazwisko Kemp. Ja sam zresztą mu przyznaję szczerze, za dużo nie wiedziałem. Ale przygotowując się do dzisiejszego odcinka, troszeczkę poszperałem. I właśnie Wybrzeże kontraktuje młodego Brytyjczyka, 18-latka Drew Kempa. I tak mówię, kurczę, nic mi to nie mówi w pierwszej chwili, Rafał. No i zaczynam szukać. I patrzę i mówię, kurczę, ty... Dwukrotny mistrz Wielkiej Brytanii do lat 19, tym bardziej zdobył te tytuły, jeden w wieku 17, drugi w wieku 18. Tutaj jak tam czytam tych starszych zawodników, Scott Nichols czy Chris Harris, mówią, że no to po kroju nawet Taya Woofindena talent, no to się jeszcze okaże. Ale powiem ci szczerze, ciekawi mnie taka znowuż kolejna brytyjska torpeda, no zwał jak zwał. Na pewno warty odnotowania zawodnik, że będzie jeździł w polskiej lidze. Co ty na to? Bardzo się cieszę, bo tak jak już powtarzałem niejednokrotnie w naszych odcinkach, mówiłem, że ja jestem zwolennikiem odkrywania nowych talentów, nowych perełek, niech młodzi chłopcy naprawdę dostają jak najwięcej szans i tym bardziej dobrze dla angielskiego żużla, no bo sami wiemy, w jakim kryzysie jest ta dyscyplina sportu w Anglii. Już pomijam nawet aspekty ligowe, gdzie ta liga w tym roku w ogóle nie wystartowała i bardzo dużo klubów jeszcze do tego czasu zdążyło upaść. Nie wiemy w ogóle, jak będzie wyglądał przyszły sezon. Natomiast fakt, Anglicy potrzebują perełek talentów i dobrze, że takie się pojawiają i dobrze, że one trafiają do Polski, no bo no nie oszukujmy się, gdzie jak nie tutaj, prawda? Dokładnie. Wiesz, w Anglii możesz się nauczyć techniki jazdy, w Anglii możesz nauczyć się jeździć w trudnych warunkach, ale tak naprawdę prawdziwe ściganie jest tylko tutaj. No ale żeś to pięknie powiedział. Sam Brytyjczyk mówi, oczywiście dla mnie podstawowym celem jest znalezienie się w pierwszym składzie. Myślę jednak, że w Gdańsku widzą mnie jako zawodnika, który mógłby startować z numerem 8 lub 16. Ja jestem na to gotowy i będę próbował swoją postawą i rozwojem z tygodnia na tydzień przybliżyć się do regularnej jazdy. To dla mnie bardzo istotne. Powiem ci szczerze, w tej chwili Gdańsk, no to kurczę, dopiero co Lukasa Finhage, również bardzo młodego zawodnika, który może startować 8-16. Teraz tego Brytyjczyka, który też może startować 8-16 i obydwoje również mogą startować do zawodnika do 24 lat. Mało tego, tam jeszcze mają Aleksandra Kajbuszewa, który również może pod tymi formacjami startować. Kurczę, no zaszaleli na tym rynku transferowym gdańszczanie, co nie? No tak, taki nadmiar bogactwa się zrobił, bo faktycznie to Wybrzeże zaczyna wyglądać naprawdę imponująco. Naprawdę no imponująco. I to chyba zaczyna być jeden z głównych, znaczy jeden z głównych, dla mnie główny faworyt do awansu. No, daj Panie Boże, żeby tak się wydarzyło, bo ja naprawdę Wybrzeżu życzę bardzo dobrze i chciałbym, żeby w końcu wrócili do Ekstraligi, ale nie na sezon 2, tylko żeby naprawdę zagościli w tej Ekstralidze, bo zasłużyli na to, po prostu zasłużyli, ten klub jest budowany od jakiegoś czasu w fajny sposób. No może tam stadion muszą wyremontować, bo wiemy, jak to wszystko wygląda, natomiast jeśli chodzi o zawodników i jakby filozofię budowania klubu, fajnie, naprawdę fajnie to wygląda. No naprawdę, jak ja zobaczyłem, bo zaczęli od wielkich nazwisk, czyli Kułaków, Jamruk, tak, dopiero co z Ekstraligi i do tego Krystian Pieszczyk, który był ich polskim liderem i kapitanem. Ale ten rzut teraz, ten drugi, jeszcze lepiej mi się podoba. No ten Lukas Finhage, przecież to jest przyszłość. Jeżeli ten Drew Kemp, tak? On ma Drew Kemp? Jeszcze raz muszę spojrzeć. Tak, Drew Kemp. Tak, Drew Kemp. Jeżeli okaże się choć w połowie takim zawodnikiem, na jakiego go zapowiadają,
No to ci powiem, tak właśnie powinno budować się drużynę. Na solidnych fundamentach, czyli mówiliśmy o tych przed chwilą właśnie Kułakowie, Jamruk i Pieszczek. Oczywiście mówię na solidnych fundamentach, jeżeli rozmawiamy o pierwszej lidze, bo w tej chwili w tej lidze są. I do tego tak młodzi, ambitni zawodnicy z papierami na jazdę, no powiem ci, nie tyle są faworytem do wygrania tej pierwszej ligi, ale naprawdę warto tutaj dla każdego kibica przyglądać się właśnie tym młodszym zawodnikom w tej drużynie. Dokładnie tak. Dokładnie tak, bo nawet jeżeli oni zaczną rozwijać się tak szybko, jak tego się wszyscy spodziewają, no to nie ukrywam, że pewnie któryś z nich będzie chciał poszukać klubu innego, może niekoniecznie w Ekstralidze. W ogóle czy Gdańsk awansuje, to jest kolejna rzecz. Dla nich na pewno oczywiście dobrze będzie jeździć z jak najlepszymi rywalami i to, że oni wylądowali w pierwszej lidze w takim zespole, to jest dla nich wartość dodana, bo tak jak sam powiedziałeś przed chwilą, obaj praktycznie mają miejsce w składzie, tak? No jeden będzie jeździł jako numer 8, drugi będzie jeździł jako U24, więc każdy te swoje szanse dostanie, więc myślę, że spokojnie można opierać na tych zawodnikach przyszłość Wybrzeża. Ja również jestem pozytywnie, powiem szczerze, bardzo mi się podoba ta budowa w tym sezonie drużyny z Gdańska i naprawdę warto przyklasnąć tutaj panu Zdunkowi, bo fajnie to wygląda. I szkoda tylko, że następny transfer, o którym będziemy rozmawiać, zmienił barwy klubowe i to pięknie, właśnie pięknie przechodzisz, dokładnie. Przechodzimy właśnie już do trzeciego zawodnika, który byłby wręcz idealnym uzupełnieniem kadry gdańszczan. Niestety, podobnie jak w Tarnowie, przyszły gwiazdy, ale ta chyba najistotniejsza gwiazda pojechała do innej drużyny i również tak samo postanowił zrobić Karol Żupiński, który, uwaga, uwaga, podpisał kontrakt z Aniołami z Torunia aż 3-letni, czyli do końca wieku juniorskiego będzie reprezentował barwy Aniołów. I ja już ostatnio mówiłem, powiem ci szczerze, Rafał, że moim zdaniem to jest czas, żeby spróbować Ekstraligi. Jeżeli masz papiery na to, a wydaje mi się, że Karol ma takie papiery, to już to niejednokrotnie mówiłem w tych odcinkach transferowych. Po prostu tylu zawodników, co pokończyło wiek juniora w najlepszej lidze świata, to jak nie teraz, to chyba lepszego momentu już na wejście na ten najwyższy szczebel nie będzie. I tak samo właśnie fajnie, że Mateusz Cierniak, również Mateusza Cierniaka zobaczymy w Ekstralidze. I fajnie też, że Karola Żupińskiego, choć jak wiemy, dwa ostatnie sezony to jakiś tam spektakularnych nie miał. Przypomnę tylko, że w minionym sezonie to już w ogóle słabo to wyglądało, bo miał dopiero 44 średnią i 1,255. Tak więc, Rafał, jakie jest twoje zdanie? Czy to dobrze, że wybrał Anioły z Torunia i że w ogóle wybrał Ekstraligę? Czy jednak, tak jak widzisz, jak budowane jest to gdańskie Wybrzeże, że jednak warto było tam zostać i spróbować awansować z drużyną z nadmorza? No właśnie, chciałem powiedzieć to, że mówisz, że lepszego momentu by nie było, a właśnie chciałem wtedy dodać, że mógłby być, gdyby został w Wybrzeżu i Wybrzeże faktycznie by awansowało. Natomiast biorąc pod uwagę to, że bardzo wielu zawodników skończyło wiek juniora, no faktycznie mamy pewien deficyt i ten deficyt może być wartością dodaną dla zawodników takich, jak wspomniałem właśnie o Karolu Żupińskim i o Mateuszu Cierniaku, tak. Że oni teraz po prostu wejdą, bo byli wyróżniającymi się postaciami na tle pierwszej ligi i naprawdę mogą znaczyć o sile swoich zespołów, no bo tak na dobrą sprawę nawet nie tyle, że oni są tak super dobrze, tylko po prostu nie będzie za bardzo z kim rywalizować. Nie ma tych zawodników aż tylu jak w poprzednim sezonie i na pewno będzie im dużo łatwiej. Natomiast dla ich rozwoju myślę, że to jest dobry ruch. Myślę, że to jest dobry ruch, no bo wiesz, idziesz do Ekstraligi i zupełnie inaczej to wszystko wygląda, tak? Poprzez całe zaplecze, powiedzmy, sprzętowe, poprzez organizację, poprzez już w ogóle poziom sportowy, to przede wszystkim. No i to jest dla nich oczywiście jakaś szansa. Pytanie tylko, jak ją wykorzystają. No właśnie, słuchaj, Karol Żupiński, papiery na to, żeby być naprawdę jednym z najlepszych juniorów w Polsce, a może i nie tylko juniorów, ma. Bo zaczął jeździć, z tego co czytamy, od 9 roku życia na żużlu. Na początku mini żużel, w których miał nawet, jest tu nawet napisane, był medalistą Mistrzostw Świata w klasie 125 i 250. Tak więc wszystko fajnie szło, no oczywiście bardzo często zdarza się tak, że ciężko jest z tego mini żużla podtrzymać ten poziom z mini żużla i przełożyć to na normalne już maszyny.
Tutaj widać, Karol ma delikatny problem. Widać, ma przebłyski, ma, widać, powtarzam się, widać, widać. No ale, ale faktycznie obserwujemy, że ma chłopak papiery na jazdę. Pokazał to już nie jednym meczu. Jednak jest bardzo też taki chimeryczny, nierówny. No i właśnie, i tylko tak, takie pytanie, czy się odnajdzie, czy, a może inaczej, Rafał, a czy Toruń jest dobrym miejscem na to? Bo jak sam zawodnik powiedział, inne kluby ekstraligowe również kontaktowały się ze mną i były zainteresowane współpracą. Wraz z moim teamem podjęliśmy jednak decyzję, by dołączyć do Ewiner Apatora Toruń. Czy Toruń jest dobrym miejscem? Wydaje się, że tak, bo ten klub jest naprawdę dobrze zarządzany, mam na myśli konsekwentne stawianie na swoich zawodników, tak? No zwróć uwagę, cały czas są bracia Holderowie, Przepełski teraz wraca, Adrian Miedziński w tym Toruniu nie jeździł tylko 2 lata. Większość z tych zawodników, którzy byli w ostatnim czasie, co prawda odeszła, ale widzę, że znowu jest jakaś taka tendencja powrotu do tych swoich chłopaków. Więc myślę, że tak, no to nie są pierwsi zawodnicy, którzy w tym Toruniu byli jako juniorzy i naprawdę prezentowali się fajnie. Wiesz, myślę, że Karol wybrał ten Toruń ze względu na wizję, którą mogli mu przedstawić. I jeżeli wszystko było ok, a na to wszystko wskazuje, to tak, wybrał Toruń. No i myślę, że na tym powinniśmy się zatrzymać, bo co więcej możemy powiedzieć, no musielibyśmy poznać oferty. Tak, dokładnie. No i tylko ci można tutaj przyklasnąć, bo również świadczy o twoich słowach fakt, że no kontrakt 3-letni, prawda? Czyli no tak. Toruń inwestuje w tego zawodnika. No i nie bierze go na próbę, bo tak naprawdę tutaj cała reszta tych zawodników, którzy zostali, są bardzo, bardzo młodzi. Więc no coś musieli zrobić, żeby zabezpieczyć sobie tą pozycję w jakiś sposób. No dokładnie, tym bardziej, że jak wiemy, nie wzmocnili się za bardzo, jeżeli chodzi na pozycji polskich seniorów. Pojadą praktycznie z tym, co mają. I no i to będzie taki języczek uwagi i również trzeba mieć na uwadze tutaj Karola i obserwować bacznie. No i żeby się rozwijał, to jest cały czas młody chłopak, on ma 18 lat, także jeszcze 3 sezony juniora przed nim. Na moje tak, to jest ten czas i ja mu z tego miejsca mu życzę samych sukcesów. Mam nadzieję, że trafi tam pod dobre skrzydła. Zresztą Tomek Bajerski, jeżeli tam cały czas będzie przez ten okres, wydaje mi się, że będzie trzymał nad nim pieczę i będzie... To jest taki, wiesz, Tomek Bajerski to jest też taki atmosferowicz. On lubi dobrą atmosferę w drużynie, więc pewnie się o taką postara. Tak, myślę, że tak i myślę, że Karol, trafiając do Torunia, nie popełnia błędu. Nie wiem, czy to jest na pewno dobra decyzja, ale wydaje mi się, że to nie jest błąd. Mógł trafić gorzej, mógł wybrać gorzej. No, czy gorzej, czy lepiej, tego już się nie dowiemy. No po prostu to są takie decyzje, że jeżeli coś nie wyjdzie, to powiem, bo do ten Toruń, a jeżeli coś wyjdzie, no to bardzo dobrze. No to jest takie troszeczkę, wiesz, wróżenie z fusów, jak my to nieraz mówimy, ale dobrze. Dokładnie. Postawimy sobie kropeczkę i przechodzimy do ostatniego zawodnika, a tak naprawdę 2. Tak, bo 2 koziołki, stare, dobre koziołki, tak naprawdę możemy powiedzieć. Mikkel Mikkelsen oraz Jarosław Hampel nadal w Motorze Lublin. I może zaczniemy sobie na początek od Mikkelsena. Mikkelsen... Tak się długo zastanawiałem z jednej strony nad Mikkelsenem, jak go tutaj sklasyfikować i mówię sobie, początek sezonu bardzo dobry. Złośliwi powiedzą, jak skończyły się Anlasy, skończył się Mikkelsen. Chociaż ja nie do końca się z tym zgadzam, bo w lidze swoje robił, choć brakowało tego błysku, takiego, wiesz, takiego oka tygrysa, takiej sportowej rywalizacji i zresztą... Tego również brakowało za każdym razem w Grand Prix, gdzie odbił się od ściany. Grand Prix to jednak, ja do teraz nie rozumiem, że jednak parę tych rund było w tym roku, ale on nie miał takiego błysku, a w lidze jednak potrafił robić tam powyżej 10 punktów spokojnie, nie? No tak, no mówimy o zawodniku z 12 średnią, równiuteńkie 2 punkty na bieg, więc no to świadczy o czymś, tak? Dokładnie, to świadczy o tym, że to jest bardzo dobry zawodnik. I to w najwyższej naszej klasie rozgrywkowej. Tak więc ciężko mi było zrozumieć, ale to jest podobna sytuacja, co rozmawialiśmy o Artione Łagucie, nie? Że jednak w Grand Prix często wozi ogony, co w lidze jest nie do pomyślenia. No tak, to prawda, w tym roku, tak jak powiedziałeś, odbił się od tego Grand Prix, to niesamowicie. Ale myślę, że to był taki, wiesz, pierwszy sezon, powiedzmy, ogórkowy, tak, na próbę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Mam nadzieję, że będzie dużo lepiej, bo faktycznie Mikkel Mikkelsen jest na tyle
fajnie jeżdżącym zawodnikiem, wiesz. Ja bardzo lubię też zawodników, którzy nawet nie tyle to są skuteczni, co robią taki, wiesz, wiatr, takie show. No tego show. Nam tak naprawdę w Ekstralidze brakuje. Sami widzieliśmy, jak wyglądał ten sezon i tacy zawodnicy właśnie jak Mikkel są czymś fajnym, są takim kolorytem i to bardzo fajnie się ogląda. Ale wiesz, co ciekawe, Mikkelsen miał trzecią średnią po Mateju Zagarze i po Grigoriju Łagudzie. Poczekaj, zanim coś powiesz, to właśnie chciałem ci zadać kolejne pytanie, bo zaraz mi je powiesz i będzie po pytaniu. Ty jako kibic innej drużyny, powiedzmy sobie, jak byś postąpił? Czy jednak Zagar, czy Mikkelsen? I czym mogli kierować się tutaj działacze, że postawili jednak na Mikkelsena, skoro tak jak mówisz, miał średnią nawet gorszą od Zagara? Ty pamiętaj jedną rzecz, że wszystkie pytania odnośnie Zagara w moją stronę zawsze dostaniesz odpowiedź nieobiektywną. No spoko, ale no to postaraj się być obiektywnym mimo wszystko. I czy ty uważasz, że po prostu fakt, że Zagar tam, to był jego pierwszy sezon w Lublinie, i tu zadecydował właśnie bardziej sentyment? No bo sam wynik, papier pokazuje nam co innego, prawda? Tylko że to też nie była na tyle duża różnica, żeby móc mówić o tym, że nie wiem, Zagar był dużo lepszym zawodnikiem, bo nie, Zagar... Nie, ja nie mówię, 2, tylko 0, właśnie 6, ciekawi 10, mnie... Nie, właśnie ja to rozumiem, tylko ciekawi mnie czym... dlaczego akurat Mikkelsen? Czy to tak jak mówiliśmy jeszcze dzisiaj wcześniej, jak rozmawialiśmy, że wiek? Tak mi się wydaje, może dlatego, że Mikkelsen jest młodszy, a poza tym, wiesz, Zagar tak naprawdę miał pierwszy tak dobry sezon. Teraz już mówiąc centralnie, obiektywnie, już się nie wygłupiając i nie faworyzując Mateja, wielkiego Mateja, to... No wielkiego tak, Mateja. Tak, to jest wielki mężny Matej Zagar. Dobra, kończ ten odcinek. Nie, jak to kończ? Zaraz, bo zaraz ładnie chcę przejść moją puentą do następnego zawodnika. Dobrze, daj mi proszę dokończyć, już mówię. Wiesz, to był pierwszy tak dobry sezon Mateja Zagara w ogóle. Więc myślę, że działacze Motoru stwierdzili, że to nie jest na tyle pewny zawodnik. To może nie być na tyle pewny zawodnik, no bo tak naprawdę nie wiadomo, z czym obudzę się w przyszłym sezonie. Może się okazać, że Zagar będzie jeszcze lepszy, a może się okazać, że Zagar będzie zawodnikiem, który będzie jeździł tak jak w poprzednich sezonach. Szybciutko sobie sprawdzę choćby sezon 2019. Gdzie jest Matej? To jest 25 średniej, to jest 1,692, więc o 0,3 gorzej, tak? Mm-hmm. Więc no, kurczę, naprawdę obiektywnie rzecz biorąc myślę, że to o to chodziło, że ta nieregularność Zagara i to, że może się wydarzyć naprawdę wszystko, zaważyły na tym, że Mikkelsen został w Motorze. A najlepszym zawodnikiem w ogóle, abstrahując Motoru, był Grigori Łaguta, który no miał średnią powyżej 2,1. To teraz, jeżeli jesteśmy już przy teoriach spiskowych, delikatnie mówiąc, to ja jeszcze mam jedną taką teorię, czemu to akurat Mikkelsen zostaje. Pamiętam, gdy gruchnęła wiadomość, że Jarek Hampel, do którego właśnie za chwilę przejdziemy, to taka puenta, podpisał kontrakt z Lublinem, to najbardziej niezadowolonym zawodnikiem, który głośno o tym mówił, był właśnie Matej Zagar. I powiem ci szczerze, to, że Matej jest... nie chcę powiedzieć konfliktowy, ale niełatwym zawodnikiem w pewnych kwestiach. Na przykład spróbuj Mateja odsunąć od składu, no to troszeczkę tak jakbyś do nikiego miał iść. To tak jak wiesz, to iść to powiedzieć nikiemu, jak zawsze się mówi, nie? To jest podobnie, iść powiedzieć Zagarowi, bo przecież nie wiem czy ty pamiętasz, początek sezonu był taki, że Zagar też miał cienkie te dwa chyba pierwsze mecze, albo trzy nawet. Tak, i później 18 walnął, no. Tak, i że ludzie mówili, że kurczę, czemu w takim razie nie spróbujecie, wiesz, Zagara zdjąć i dać tam jam roga czy miesiąca, nie? W tych pierwszych meczach. Oczywiście później Zagar się obronił, ale no nikt nie wyobrażał sobie Zagara ściągnąć, tak więc może przez to, tak jak powiedziałem, teoria spiskowa, że Zagar nie jest wcale takim łatwym, miłym zawodnikiem. Nie wiem, tego już się nie dowiemy, Zagara już w Lublinie nie ma, pozostał Mikkelsen i pozostał również Jarek Hampel, do którego sobie teraz przechodzimy. Stary, dobry Jaro. Jego średnia 1,849 i wydaje mi się, że jakbyście się mnie pewnie zapytali przed sezonem, to coś koło tej średniej bym wymieniał. Solidny zawodnik, polski zawodnik, cały czas... wielce utytułowany przecież medalista Mistrzostw Świata. No kawał polskiego żużla tak naprawdę na barkach Jarka Hampela. Fajnie, że zostaje, fajnie, że się cały czas ściga na tym najwyższym poziomie. Koziołki, wiemy, ambicje mają przeogromne, chcą przecież walczyć o medale.
Fajnie, że widzą w tym swoim składzie nadal Jarka Hampela, bo powiem ci szczerze, Rafał, jak nie Koziołki, to nie wiem, gdzie Jaro by trafił. Chyba w tej chwili, jakbyśmy mieli tak tylko gdybać sobie, to pasowałby w tej chwili bardzo pewnie do Falubazu Zielona Góra, który ma problemy. Tak więc cieszę się, że Jaro cały czas będzie walczył o te najwyższe cele w najwyższej klasie rozgrywkowej. Bo to jest, tak jak powiedziałem, kawał historii i tego już mu nikt nigdy nie zabierze. Tak jest, też mi się wydaje, że gdybym mógł trafić gdziekolwiek, no to raczej byłby to Falubas, bo wiemy, jak teraz wygląda ten budowanie składu przez Falubas i jest tam naprawdę trudno. No a drugą alternatywą zawsze mógłby być GKM Grudziądz, no ale nie wiem, czy to byłaby dobra decyzja dla niego. Natomiast tak, no dobrze, że Jarek zostaje w tym Lublinie, widać, że w jakiś sposób tam się odnalazł. Szkoda tylko, że troszeczkę dołuje na meczach wyjazdowych, że te mecze wyjazdowe są słabsze i to tak dość wyraźnie od tych meczy domowych. Natomiast słuchaj, mecze domowe trzeba wygrywać i Motor właśnie pokazał, że te domowe mecze mogą zaważyć o awansie do playoffów, bo mam tutaj na myśli mecz właśnie z Falubazem Zielona Góra. Co prawda tam wygrali, ale brakło bonusu. Niemniej, no choćby przegrali z Włókniarzem Częstochowa też dwie kolejki wcześniej, z tego co pamiętam, tak? No i brakowało tych punktów na własnym torze, więc mam nadzieję, że w ten sezon będzie dla Motoru dużo bardziej udany, no choćby patrząc na skład, no to już to wygląda dużo lepiej. Więc dobrze, że Jarek zostaje w Lublinie i mam nadzieję, że nie obniży swojego poziomu, a nawet go poprawi, bo też to jest bardzo sympatyczny zawodnik i choćby już patrząc na to, jaki sentyment. Tak, sentymentu. W ogóle Jarek ma 38 lat. W przyszłym roku będzie 39. Ale ja zawsze nie odbieram, jak ja patrzę, nie, bo ja zawsze sobie porównuję do największych mistrzów pokroju, nawet Hancock. 40 lat miał przecież, jak zdobywał tytuł, prawda? Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale coś około tego miał. Musiałbym to bardzo szybko sprawdzić, ale dobrze, w każdym, no w każdym razie, czego troszeczkę nie rozumiem w postawie Jarka, bo wiadomo, że po tej kontuzji, po tym całym, bo tak naprawdę od tego zaczęły się problemy Jarka i troszeczkę zjazd. Ja byłem zawsze u Jaro popularnego zafascynowany jego równością. On jak wszedł dobrze w zawody, no to ma, to naprawdę, no, rzadko kiedy popełniał jakieś błędy. W tej chwili nie potrafię zrozumieć, że 3-0 na przykład potrafi jechać w ten sposób. Nie ma tej takiej stabilności, wiesz o co chodzi? Nie wiem, czy to przez to, że Żużel się zmienił? Czy po prostu... No nie mam pojęcia, no może ty masz jakąś teorię na to? Nie wiem, nie mam takiej teorii, powiem ci, faktycznie wygląda to ciekawie i może to być wszystko, może to być kwestia wieku, może to być kwestia tego, że Żużel teraz wygląda tak, że bardzo ważny jest start. Może to jest kwestia sprzętu, może to była też kwestia tych torów, które były takie, jakie były w tym sezonie. Ciężko, słuchaj, a powiem ci jeszcze jedną teorię. Bo wiesz, że Jaro nie od dzisiaj ma ksywę czołgista, nie? Tak. Wiesz o tym. Czyli nie, poczekaj, bo moja teoria, tak, dzisiaj taki teorie spiskowe powinien się odcinek nazywać. Ale nie, ale przez to, że właśnie w tym sezonie naprawdę zabrali się za te wszystkie mikroruchy, prawda? I za to trzymanie tych zawodników, żeby się nie czołgali. Czy to też nie ma wpływu? Bo ja przypominam sobie Jarka i oprócz tego, że mimo wszystko, że był waleczny, ale on naprawdę, no starty to miał, no podpatrywał od samego mistrza profesora z Oxfordu, Hansa Nielsena, no tak więc zawsze miał, no, miał świetne. Miał się od kogo uczyć, to prawda, tym bardziej, że pamiętamy, profesor z Oxfordu występował w Polonii Piła, a jakby nie patrzeć, Jarek jest wychowankiem Polonii Piła. Dokładnie. Coś może być na rzeczy. Coś może być na rzeczy. To ostatnie, tak kończąc Jarka Hampela już temat i zamykając dzisiejszy odcinek, tak naprawdę ja Jarkowi życzę przede wszystkim dużo zdrowia, dużo spokoju i może ostatnie pytanie ci zadam. Czy twoim zdaniem, patrząc na Jarka dzisiaj, jak jeździ na torze, a jak jeździł kiedyś, to nie chcę nazywać, że przymyka gaz, ale czy jest, jakby to powiedzieć, nie wiem, ostrożniejszy? Ciężko, czy jednak nie widzisz różnicy? Nie widzę różnicy, nie zauważyłem zbyt dużo różnicy. No chciałem się ciebie właśnie zapytać, bo ja taką czasami różnicę
Nie, właśnie nie wiem, czy ja chcę ją widzieć, czy ja ją widzę. I ciężko mi właśnie to, bo nieraz właśnie widzę, jak Jaro faktycznie atakuje gdzieś tam pięknie, a za chwilę widzę tak jakby... No nie, no wyjechałem spod taśmy trzeci, no to dobra, no to tor jest taki, jak jest, to nie będziemy ryzykować. Ale to tylko mogą być moje takie głupie domysły. Dlatego, kurczę... No, życzę Jarkowi naprawdę powrotu, kto wie, czy nie do Grand Prix kiedyś. Na razie, co prawda, nic na to nie wskazuje, ale kto wie, cały czas jego średnia 1,849, tu dużo nie brakuje. Troszkę więcej i mówimy o Jarku Hampelu jako znowu o czołowym polskim zawodniku. Tak, dokładnie, więc tutaj jeszcze bardzo dużo dobrego dla Jarka może się wydarzyć. Mówię, tego przemykania gazu, czy ja wiem, no jeśli nawet tak jest, to może to wynikać z tego, że wiesz, no z wiekiem stajesz się trochę rozważniejszy. Może to być to. No może mogliśmy to oglądać troszkę na Tomka Golobie przykładzie, prawda? Chociaż z drugiej strony... Dokładnie. Chociaż z drugiej strony... To mogliśmy obserwować na wyjazdach i troszkę tu u Jarka by się to zgadzało też, że ci starsi zawodnicy, bo ja, no pamiętasz Tomka Goloba w Grudziądzu, to jemu wiek wtedy, no, robił najlepsze biegi, jedne z najlepszych biegów w swojej karierze robił w tym Grudziądzu, pamiętne tak, biegi tak, z Zagarem, tak, czy właśnie z Kasprzakiem, jak mówiliśmy wcześniej, ale jechał na wyjazd i jeździł do tyłu. A no, troszkę tak cięższy tor, no to już w ogóle, ale to co powiedziałeś, z wiekiem po prostu... No zaczynasz, organizm automatycznie pewnie się zaczyna bronić przed niektórymi. No i po prostu więcej analizujesz, kalkulujesz. Nie każdy może być Gregiem Hancockiem, o którego pytałeś, który w 2016 roku zdobył ostatnie złoto indywidualnych mistrzostw świata. 46. Nie, jeszcze raz, ile on miał lat? 46 lat. Greg Hancock urodził się 3 czerwca 1970 roku. Ostatnie złoto zdobył w 2016 roku, czyli jak szybko liczę, to było 46 lat na karku pana Grega Hancocka. Tak więc Jaro, spokojnie, masz jeszcze 10 lat. 10 lat masz jeszcze, Jaro, dasz radę, także trzymamy kciuki. Widzisz, o to chodziło, rozgadaliśmy się w międzyczasie, Rafał, szybko sprawdziłeś. Świetnie, ja wiedziałem, że coś około 40, ale że 46 to wow. To teraz... Takim optymistycznym akcentem, powiem wam szczerze, że wręcz się cieszę, że jeżeli będziemy mówili o jakimś zawodniku, co jeszcze nie ma 40 lat i czy jest po drugiej stronie rzeki, to zawsze będziemy sobie odwijać ten Rafał odcinek i to co właśnie... Greg Hancock? Jaki? Greg, co? Hancock. 38, stary zawodnik? Powiedz Greg Hancock i masz wszystko to jasne. Nie, to jeszcze nie wszystko, bo poprzednie mistrzostwo zdobył w 2014 roku, czyli miał 44 lata, a jeszcze tak. Wcześniejsze mistrzostwo zdobył w 2011 roku, czyli miał 41 lat. Tak. Także 3 mistrzostwa świata po 40. Można, jak się starzeć, to w taki sposób. Pięknie, dokładnie, Rafał. I tym właśnie humorystycznym akcentem, jakże pozytywnym przede wszystkim, zakończymy dzisiejszy odcinek. Tak więc, moi kochani, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie tą łapeczkę w górę. A jeżeli nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, to z góry was do tego zachęcam. Zachęcam was również do zasubskrybowania kanału Żużlowy Degustator oraz do odwiedzenia strony Bez Speedway TV. Rafi, jeszcze raz wielkie dzięki za wszystko. Również jeszcze z tego miejsca zachęcam was do dołączenia do tej naszej akcji. Jeżeli macie serduszko otwarte i chcecie pomóc, macie jakieś fanty, macie post na karcie społecznościowej na YouTubie i również o nas na Facebooku, link znajdziecie w opisie. Tak więc Rafi, jak zwykle naprawdę świetnie się z tobą gada, a to już niebawem kończymy tak naprawdę tą serię, ale my coś wymyślimy, prawda Rafał? Jasne, że wymyślimy, co? My nie wymyślimy, my nie damy rady. Jak my, to już nikt. A propos, ostatnie, jak to się zawsze mówi, parafialne ogłoszenie, tak? Ostatnie parafialne jest ogłoszenie, bo wiem, że się pytacie, co jest z Matim. Mati siła wyższa, ale obiecał mi dzisiaj w czwartek wraca, także... Spokojnie, Mati jest cały czas z nami, nikt go nie zwolnił, nikt nie obraził się, po prostu życie, YouTube YouTube'em, ale życie jest jedno i najważniejsze, tak więc... Życie jest nowelą. I które nigdy nie ma dosyć, dzisiaj dobrze, biały welon. Może mogłem tego nie przypomnieć, dobrze. No. Ja tak na koniec tylko szybciutko dziękuję za dzisiejszy odcinek, dziękuję za kolejne kilkadziesiąt minut, w których mogliśmy sobie porozmawiać. A że nagrywamy ten odcinek we wtorek, to obejrzycie go w środę i w środę wjeżdża trzeci odcinek menadżera żużlowego, także zapraszam do siebie. Zaczęliśmy ligę, także jest fajnie. Superancko. Ja również zapraszam, tak więc jeszcze raz żużlowe świry zakręceni w lewo. To tyle na dziś. Pozdro, trzymajcie się, do jutra. Cześć. Cześć.